Tą blachę masz? Mam, kupiłem, widziałeś wczoraj, byłem specjalnie po tą blachę. Ja to lampką się kurwa walczy. Mówiłem, że tą blachę mam, bo tu też trzeba odkręcić, nie? Co? Mam blachę, mniejsza ta blacha jest, co ale prawda, na trawą, że ale mam dwie blachy, nie? No to dobra, nie, no. Nie mogę tutaj tego się rozgimnastykować tą kurwa. Tu całą odkręcę, dobra. Także dzisiejszy odcinek zaczynamy od prac warsztatowych z mieciem. Będziemy naprawiać światełka w talerzówce. I światełka w siewniku, bo coś tam też nie domaga. Tam kabel już do wymiany prawdopodobnie jest. Odkręcaj całe to mietku i zaraz montujemy nowe światła. A jak trzeba, to coś jeszcze dokupimy. Kabel mamy, także pomalutko będziemy kręcić. Panie i panowie, wracamy z mieciem. Kupiliśmy parę rzeczy, które będą nam potrzebne. Także parę pierdółek mamy. Tak się niestety stało, że te tablice się wyłachały od talerzówki, które trzymały nam oświetlenie. A szczególnie ta, bo się po prostu urwała. I teraz powiem tak, będziemy troszeczkę z gówna bata kręcić, dlatego że za taką tablicę jedną powiedzieli mi 200 zł. Ona jest duża, grubsza, dwustronna. 200 zł za jedną tablicę. Ja nie dam tyle po prostu. Kupiłem takie cieńsze, lekkie dziadostwo, by można było powiedzieć, ale za 35 zł. Będziemy po prostu robić tu nakładkę. Będzie to wyglądać jak będzie wyglądać. Ale światła będą do tego przykręcone i te tablice razem do talerzówki i będzie jak będzie. Po prostu przykręcimy tą tablicę, a w tym środku damy jakieś płaskowniki, wzmocnienia, żeby nam lepiej się trzymało to przy talerzówce, żeby się nie wyrwało za szybko. No i tak, te tablice dwie kupiłem, które nie są dwustronne, za 30 zł. Dwie sztuki, a tutaj za jedną mi powiedzieli 200, także kręcimy trochę z gówna bata i robimy jak robimy. Mówisz, Mietku, dobrze smarowanie idzie. Smarowanie dobrze idzie. Tylko kasku nie masz. Czego? Kasku nie masz. Kasku nie masz. A kask? Prace remontowe trwają. Mieciu robi łożyska. Od małej talerzówki Batyra. Bartek czekał na autobus, ale autobus mu uciekł. Bartek był na praktyce tylko. A ja tutaj kręcę, kurde. Prądowym jestem dzisiaj, nie, Mietku? A, dokładnie. Prądowy. Zaraz to podłączymy i zobaczymy, czy będzie działać. Musi działać, nie, Bartuś? No. Mietek tego samego zdania jest. Tylko, Mietku, co? Skrobiesz, a tam trzeba wybić te pierścionki. Szukam co do czego. Zobacz, tu jest dystans. Duffy, gorąco? Gorąco, piesek? Także, Mietku, stacyjkę przekręcamy. Na dwa razy. O, stop się zapalił. Proszę wcisnąć stop. Którym pedałem? Pierw lewym, później prawym, nie? Żeby tak... Dobra, daj pozycję. Pozycję też mamy, trochę lampy źle przekręciłem, ale już tak będzie. Kierunkowskaz lewy. I kierunek prawy, proszę. Dobra, dla was to chwila, dla nas troszeczkę dłużej, ale mamy zrobione. Możesz włączyć awaryjne. Wyłącz kierunkowskaz najpierw. I awaryjne masz po prawej stronie, czerwony przycisk na panelu, tam gdzie światła. Dobra, wszystko działa. Dobra. I Mieciu śpiewa Złote Obrączki. Siemaneczko, w kolejnym dniu z życia orki.
Pokręcimy się jeszcze 2 dni po polach i bierzemy się za szykowanie siewnika. Trzeba będzie posprawdzać, powymieniać co trzeba i ostra akcja siewu. Zaczynamy od żyta hybrydowego, później jęczmień ozimy. Ekipa w międzyczasie zbiera kamienie. Powiem wam, że pług czteroskibowy rozstawiony na 50 cm jest gorszy w transporcie niż 5-skibowy z siłownikiem liniowania. No bo tak, nie mam siłownika liniowania, bo jakbym miał w 4-skibowym, to by było pięknie. Ale nie mam. No tutaj ryja ładnie dziki wsadziły. Ludziska sobie w domkach śpią, a dziki w nocy pola uprawiają. Jakby całe pole tak zrobiły, to po co talerzować, nie? Szkoda, że tylko tak brzegami poszły. Dobra uprawa. Staltek się chowa. I dojechaliśmy do następnego schodka. Tutaj będziemy mieli taki króciutki odcinek orki. Później jeszcze kawałek dłuższy. Tam już sobie poprzeczniak zakończyłem. Tu będziemy mieli jeden duży, długi poprzeczniak. A małych poprzeczniaków będzie 1, 2, 3, 4. No i by było 5, ale tam już poprzeczniaka nie robiłem. Nie licząc obróbki koło słupów, trochę na tym polu trzeba pobalować. I panie i panowie, ten krótki odcinek mamy już ładnie zakończony poprzeczniakiem i wyjechaliśmy na troszeczkę dłuższy kawałek, ale nie za duży, bo zaraz koniec pola. Zostanie nam jeden poprzeczniak do ogarnięcia i uciekamy na następne pole. Ostatni poprzeczniak do ogarnięcia, na którym mamy jeszcze mamy słup. Także mijemy sobie ten słup i już będziemy na prostej. I tak całe pole. Jeszcze tylko kawałek, jeszcze tylko ten klinik i będziemy na prostej. Jeszcze tylko ten kawałek, jeszcze tylko słup. No i tak naprawdę prosta to jest dopiero koniec pola. No i takie kawałki też się uprawia. A jak to jest u was? Piszcie w komentarzach, jakie tam kawałeczki macie. Dziwne, różne, fajne, ciekawe. I wtedy, kiedy już jesteśmy na prostej, minęliśmy wszystkie słupy, to mamy dosłownie 4 przejazdy i koniec pola. Ale wyszliśmy na prostą. I kolejne pole. Na fotelu pod lipą spałeś. A tym rowerkiem, gdzie śmigasz dzisiaj? Przyjechałem do ciebie jako przyjaciela. No to daleko nie masz, to mogłeś się przejść. Gdzieś, tu, gdzieś ten rower uszykowany jest na dalszą trasę. Ja do rowerem. Ale powiedz mi tak, bo widzę wąsa zgoliłeś, taki meszek ci się rzucił teraz. Lepiej czy gorzej z wąsem? Ale ludzie się nie poznają chyba, co? Ja go musiałem trochę zregenerować, bo... Odwija jemu rośnie. Rośnie, ale trzeba podlewać, patrzcie. Orka wjeżdża i podlewanie wjeżdża. Jeśli mam wiarę, to żyje zgodnie z wiarą. Jasne. Spójrzmy do dzisiejszej Ewangelii, gdy Pan Jezus pyta swoich uczniów, co ludzie o Nim myślą.
uważali za Jana Chrzciciela, o którym na referu, który kazał go ściąć. I to drugie pytanie do serca dla pieniądza. A wy za kogo nie uważacie? Kim maszyna chodziła. Co? Maszyna chodziła. Tak? Nagraj. Policja na koniec. Wykąd dokonać zbawienia. Syna kina się mówi. Jezusa często spotykał. Im się tu nie opłaca nówek ściągać. A nieraz przed. No takie coś by się nam przydało. No, powiem ci, że tu jest zbiorniczek. Fajna sprawa. No i co, tu wpadają kamyki, tak? Wołaj, podnieś się ręce bliżej. Jest inny człowiek, inaczej by tylko wcześniej powszechny. To samo co moje, nie? Tylko ten ma na boki, tak? A, przekręcili go. Tak, tak, tak. Siedziło. Akurat nie najlepszą na ten czas. A grumasz. A to trzeba zobaczyć. I robić to, co... I z tego odpływa moje konkretne czyny. W różnych miejscach i w różnym czasie. Czy to praca, czy spotkanie z kimś, czy wypoczynek. Czy podzielenie się, czy już materiałem, złożem. Doświadczenie, które człowiek przeżywa. Ale klocek, co? Dojc. Tam też jest tak, że... Ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Ten czarny ładniejszy jak ten zielony. Ale byczek. Konkretny. Nie? No włącz się. O, taki już by był dobry, nie? Piątka jest? No. Duży ten.
na targach rolnych nie było zbytnio ciekawie, to jedziemy na wycieczkę rowerową. Tak jest.